6 stycznia obchodzić będziemy święto Epifanii, czyli objawienia Pańskiego, zwane potocznie świętem Trzech Króli. To święto obrosło wieloma tradycjami i legendami. Zapytałem kiedyś na spotkaniu parafialnym, jakie imiona mędrców znajdziemy na kartach Ewangelii. Padła błyskawiczna odpowiedź – Kacper, Melchior i Baltazar. Jakież było zdziwienie pytających, gdy stwierdziłem, że to jest zła odpowiedź, bowiem na kartach Ewangelii nie mamy zapisanych imion mędrców. Podobnież na kartach Ewangelii nie czytamy o królach, którzy przybyli i oddali pokłon dziecięciu. Dlaczego zatem święto Trzech Króli? A to dlatego, że prorocy zapowiadali, że królowie przyjdą do światłości Pana, oddadzą chwałę Panu. I między innymi przywiozą dary, kadzidło i złoto, między innymi prorokował tak prorok Izajasz. Święto Epifanii ma jednak bardzo wielkie znaczenie dla chrześcijaństwa. Jakie? W liście apostoła Pawła do Efezjan w trzecim rozdziale znajdujemy słowa, które w kościołach ewangelickich będą rozważane w święto Epifanii. Czytamy tam. Bo, zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla Waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy. W Chrystusie Jezusie przez Ewangelią. Apostoł Paweł wspomina o tajemnicy, która została mu objawiona. Jaka to tajemnica? A mianowicie taka, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelią. Mędrcy ze wschodu symbolizują. Cały pogański świat, który oddaje pokłon nowonarodzonemu Zbawicielowi. Z tym związana jest obietnica. Znów pytanie: jaka obietnica? Ano taka, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako Zbawiciel nie tylko dla narodu wybranego, ale dla całego świata, że w nim Pan Bóg okazuje swoją łaskę wszystkim ludziom w każdym czasie. I narodzie. Kto może być zbawiony, wyratowany od śmierci i grzechu? Nie uczyni tego żaden człowiek, żaden system polityczny, nawet żadna religia, żadne moce naturalne czy nadprzyrodzone. To może uczynić tylko Bóg, przychodzący do nas w swoim umiłowanym Synu, Jezusie Chrystusie. W nim usprawiedliwia, zbawia. I ratuje. Święto Epifanii, czyli Pan objawił się. Zbawienie zostaje darowane całemu światu, wszystkim ludziom, a więc i nam, którzy mamy korzenie pogańskie. Święto Epifanii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ma jeszcze inne ważne znaczenie w tym roku. Mianowicie szóstą rocznicę konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie obchodzi zwierzchnik naszego Kościoła, ksiądz biskup Jerzy Samiec. Życzymy dalszego obfitego błogosławieństwa w prowadzeniu naszego Kościoła. Natomiast w Kościele Jezusowym w Cieszynie w świętej Epifanii o godzinie 11 odbędzie się uroczystość konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie nowego zwierzchnika diecezji cieszyńskiej, Księdza biskupa, doktora Adriana Korczago. I na to nabożeństwo zapraszamy, a nowemu biskupowi życzymy mądrości i prowadzenia przez Ducha Świętego, aby z mocą i radością mógł zwiastować Ewangelię Zbawienia. Zapraszamy na wszystkie nabożeństwa w kościołach ewangelickich, gdzie będziemy mogli zgłębić tę tajemnicę i daną nam. Obietnicę zbawienia.